od pewnego czasu morsować stało się bardzo modne. A co daje morsom, to zaraz sprawdzę. Adrenalina od razu bije do głowy, także nie ma nic lepszego. A ja je choruję na przykład już kilka ładnych lat. A jeżeli chorujemy, nawet kataru, to, nawet kataru. To szybko wychodzimy. Z tego bez antybiotyku, bez sterydu. Tu wszyscy są szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni. Lepsze samopoczucie, większa odporność. Coś jeszcze? Bardzo dobrze wpływa na samopoczucie. Buty do morsowania. Do morsowania to jest podstawa. No i najgorsze, jak się wchodzi, to pierwsze 2 minuty. Nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę to bardzo dobre rozwiązanie. I tutaj naprzeciw wychodzą Wam takie miejsca jak to, czyli Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ-u, gdzie możemy dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy. A teraz chciałam Wam przedstawić Lucy. A kto to taki? Pojawia się u nas nowa, już trzecia rekonstrukcja. Jest nią Lucy. Lucy należy do gatunku Australopithecus afarensis, który żył około 3 200 000 lat temu w Afryce. Rekonstrukcja ta była tworzona prawie rok. Pierwszym etapem tworzenia takiej rekonstrukcji jest oczywiście przygotowanie się merytoryczne. Następnie tworzona jest taka forma stalowa, na którą nakłada się warstwy plasteliny i modeliny. Później jest tworzony prototyp, z którego już tworzy się właściwy odlew. Bardzo dużo czasu poświęca się na tworzenie struktury skóry, żeby widać było każdą zmarszczkę, każde zagięcie tej skóry. No i takie wkładanie włosa po włosku trwa około 2 miesiące. Lucy jest bardzo ważnym ogniwem antropogenezy. Jej odnalezienie było bardzo ważne w tworzeniu tej rekonstrukcji dziejów naszego gatunku. Taka specyficzna przestrzeń, do której chcemy zaprosić najmłodszego widza, nie tylko poprzez oglądanie, patrzenie, ale też zapraszamy do tego świata, gdzie dziecko będzie otoczone naszą opieką, bliskością, będzie z nami mogło dotykać, słuchać, uczestniczyć w tym świecie mikro. I podążać za nami, my towarzyszymy sobie na scenie, towarzyszymy dzieciom, więc tutaj nasza jak gdyby rola aktora, można powiedzieć, troszeczkę może schodzi na drugi plan. Bardziej jesteśmy badaczami, odkrywcami, towarzyszami. W lutym otwieramy kolejną na nowo zaaranżowaną przestrzeń zamku w postaci gabinetu porcelanowego, przestrzeni dedykowanej sztuce XVIII wieku. Porcelana miśnieńska będzie miała swoją wystawę czasową w maju. Pojawi się znowu lwowska rzeźba rokokowa o innym ładunku emocji. Tak zresztą będzie nosił tytuł ta ekspozycja, ale będzie również wielka wystawa koronacyjna Niech żyje król, czyli poświęcona ostatnim koronacjom na wzgórzu wawelskim. Ponadto również bardzo ważnymi wystawami będą pokazy arcydzieł malarstwa z kolekcji Lanskorońskich czy wystawa monograficzna Tadeusza Koncego. Czyli będzie się działo, to będzie naprawdę bardzo intensywny rok. Mam nadzieję, że będzie to rok, który również tak jak ten będziemy żegnali z uśmiechem i patrzyli z nadzieją w przyszłość. Miasto to bardzo skomplikowany mechanizm, dlatego oddajemy na Wasze ręce po raz 5 instrukcję obsługi Krakowa. A co w niej znajdziecie? Uznaliśmy, że oferta miasta jest tak bogata, a jesteśmy się w stanie założyć, że mieszkańcy nawet nie wiedzą, czym się miasto zajmuje i chcieliśmy przygotować im takie kompendium wiedzy o mieście, które będzie praktyczne, ale które pokaże te wszystkie dziedziny, którymi się miasto zajmuje. Bo jak sobie tak myślimy o urzędzie, o instytucjach miejskich, no to z czym nam się to kojarzy? Najczęściej z komunikacją miejską, no z remontami dróg, bo wiadomo. Wiemy też, że w urzędzie wymieniamy dowód osobisty, wiemy, że załatwiamy formalności jak
załatwiamy ślub, czy rodzi nam się dziecko, ale tak na dobrą sprawę to przecież to, czym się miasto zajmuje, to jest znacznie, znacznie więcej, bo przecież to są wszystkie programy pomocowe. To są różne sytuacje, gdzie możemy się zwrócić o pomoc w momencie, kiedy sami jesteśmy w kryzysie. To są też różne nasze obowiązki, które musimy dopełnić, chociażby kupując czy sprzedając nieruchomość. No więc warto o tym wiedzieć, bo na co dzień wcale się nie zastanawiamy nad tymi rzeczami. No i stąd się wziął pomysł na instrukcję obsługi miasta, która będzie to pokazywać w sposób skondensowany, przyjazny, nieurzędowy, bo to nie ma nic wspólnego z formularzami urzędowymi i to było dla nas ważne, a jednocześnie też pokieruje nas, gdzie mamy szukać szczegółów. Muzyczne spotkania w neogotyckiej siedzibie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od ponad 20 lat łączą muzykę kameralną w wykonaniu artystów Filharmonii Krakowskiej z wykładami profesorów różnej specjalności. Od 12 stycznia Kino pod Baranami zaprasza na pokazy filmów wybranych przez widzów w głosowaniu na najlepsze filmy minionego roku, uzupełnione przez dziesiątkę zespołu kina. Centrum Kultury Podgórza Fort Borek zaprasza na wystawę fotografii z kolekcji Janiny Dobosz-Dobrowolskiej oraz Adama Dobosza. Wystawa prezentuje unikalne zdjęcia Lwowa z przełomu XIX i XX wieku, dokumentujące wygląd i życie wielkiej europejskiej metropolii.